Aby poczuć emocje, trzeba ich doświadczyć. Aby doświadczyć, trzeba zaryzykować. Aby zaryzykować, trzeba pokonać strach. Aby pokonać strach, trzeba zaufać sobie. Podczas wewnętrznej podróży krajobrazy się zmieniają. Jednym z wyjątkowych miejsc jest pustynia. Paradoksalnie, miejsce wzrostu. Będziesz tutaj sam, jak mityczni bohaterowie, którzy nie wzrastali na Olimpie, lecz w oddali, cieniu życia i ciszy. Poczujesz strach, nędzę i głód. Strach przed poznaniem siebie będzie szeptał: uciekaj. Ty jednak pozostań na pustyni. Zanurz się w popiołach istnienia. Stań twarzą w twarz z tym, co nieznane, uśpione, nieracjonalne. Zaufaj intuicji, intuicji i tajemnicy. Być może teraz nie znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania i nie możesz teraz ich poznać. Na tym etapie ta wiedza jest jeszcze dla ciebie niedostępna. Musisz doświadczyć drogi, która nauczy cię zaufania i przygotuje do przyjęcia siebie. Cokolwiek się zdarzy, jest ci potrzebne. Nadmiar wiedzy może porazić swoim światłem albo zamienić cię w jelenia. Taki oto los spotkał Akteona, który podglądał kąpiącą się boginię Dianę bez jej zgody i gotowości na jej obraz. Musiał zginąć. W pokoju dziecięcym bajki przygotowywały każdego z nas do wędrówki na peryferię bytu. Kopciuszek doświadcza siebie nie w sali balowej, ale w popiele, brudzie, zapomnieniu, przy żmudnej, wydawałoby się, bezsensownej pracy. Popiół to żal, żałoba, strata. Na pustyni zaczynasz pisać swoją wewnętrzną biografię. Szukając formy, budujesz nowy dom. Pojawiają się sny, obrazy, symbole, przybliżające cię do siebie. Wewnętrzna wędrówka, wbrew głoszonym trendom, nie jest podążaniem za światłem, aktywnością, wzrostem. Przeciwnie, to z popiołu i głodu z martwych wstajemy. Będą i chwile zwątpienia, głód skóry, skręt trzewi będą cię kusić, abyś nakarmił się byle czym, fałszywą obietnicą, ideą, iluzją ciepła i harmonii. Głód może zaprowadzić cię w niegodne, złowieszcze rejony. Bądź czujny, wytrwaj. W starej rosyjskiej bajce bohaterka, mądra Wasylisa, przechodzi proces przemiany dzięki babie Jadze, która jest wzorem harmonii z jaźnią. Baba Jaga uczy Wasylisę prania starych, wyblakłych tkanin, aby znów pulsowały życiem. Palenia w piecu, aby płonęła życiem i wiarą w siebie. Pustynia to czas inkubacji i dojrzewania. Pomału wypuszczasz korzenie, jedną kroplą potrafisz nasączyć ciało. Potrafisz oddzielić ziarna prawdy od ziaren fałszu. Oto twój dom.